Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Po kilku dniach nieobecności wracam do Was bardzo, bardzo szybko, szybciutko. Przepraszam, że nie byłem, nie było mnie, ale powiem Wam szczerze, kilka dni odpoczynku, powiedzmy psychicznego, od tego, co mam pokazać, jak to zrobić, gdzie ten... Jak nagrać, gdzie przyłożyć, gdzie coś pokręcić, coś ten. Dałem sobie spokój. Na razie jeszcze odpoczywam, ale nie jest to taki odpoczynek do końca, ze względu na to, że u nas już żniwa, powiedzmy małe żniwa jęczmienne się zaczęły. Za chwilę gdzieś tam polecą rzepaki. Te rzepaki, które robak wpierdzielił. I tak już powoli, powoli atakują klienci. Remontują ostro bajzony 40-letnie. Moi drodzy, tak, 40-letnie bajzony, ale które jeszcze kolejne, podejrzewam, że 40 lat będą chodzić. Ponieważ części są produkowane, więc nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Ale druga sprawa jest też taka, że kto kupi kombajn, coś lepszego, za 100 tysięcy na... pięć, 10, 15 hektarów. Więc tu muszę sobie temat odpuścić. Ale żeby nie było, że Mister Misiek pokazuje wszystko to, co dobre, to pokażę Wam też, co jest złe. Tak jak tutaj widzicie, mamy cylinder podnośnika tego nowego typu, który już Wam pokazywałem, omawiałem i który już był tutaj w filmie. Ale nie o nim, dokładnie o tym cylindrze mowa, leży obok drugi, zaraz to sobie omówimy. Tą rysą, która tutaj jest, nie przejmujcie się, jest to rysa od noża. Przed chwilą przecinałem folię z niego i po długości jest rysa zrobiona. Nie jest to żadne uszkodzenie. I mianowicie, moi drodzy, tych cylindrów nowego typu, ma te pierścienie uszczelniające bez otworów, sprzedało się w tym roku około 90 sztuk. To jest nasz krajowy producent. Jeżeli ktoś zna ten znaczek, to będzie wiedział, o jakiego producenta chodzi. Ja już pokazywałem drugi raz. Pokazywał stricte nie będę, ale chcę Wam coś pokazać. Abyście wiedzieli, że na tym kanale pokazujemy też awarie, a nie tylko zachwalamy. I zobaczcie. Ten sam cylinder tego samego producenta. Zobaczcie. Jaka piękna rysa tutaj poszła. Jaka piękna rysa. Patrzę jeszcze na gwint do środka, czy nie jest zerwany, przeciągnięty. Ale jakiś jest, moi drodzy. I to już mi podpada, bo chcę coś sprawdzić i za chwilę Wam coś pokazać. Poczekajcie sekundę. A więc tak, moi drodzy. Już tutaj sobie posprawdzałem pewne rzeczy i już coś wiem. Tutaj są śruby 12 razy 1,25, więc będziemy musieli od dnia, może nie jutrzejszego, ale od przyszłego tygodnia, musimy sobie załatwić do cylindra śruby i będziemy sprzedawać razem ze śrubami. Zaraz Wam powiem też dlaczego. Nie wiem czemu, coś mi oświeciło. Poszedłem, przyniosłem jeszcze jedną śrubę. I w katalogu też jest 12 razy 35 razy 1,25 gwint. Więc śruby, czy w starym, czy w nowym, są identyczne, więc tu śrub może będziemy dawać ze względu na to, że gwint jest nowy, tu jest nowy, żeby nie było.
że coś jest uszkodzone. Ale jak najbardziej śruba 12x40 mam teraz wkręconą, wysokość pokrywki i jak najbardziej tu wszystko gra. I teraz tutaj mamy, moi drodzy, ten pęknięty cylinder. Tu on się rozszedł, tu jest szczelina około 3 mm. I co mnie ciekawi bardzo, że on tu się rozszedł do tego momentu i tu zaczyna się rozchodzić już w tą stronę. Więc to jest temat bardzo ciekawy. Ktoś już napisał, że materiał gównolit. Moi drodzy, jak najbardziej po części bym się zgodził. Tylko czemu zaczyna pękać tu na śrubie? Nie pękł tu, bo tu jest ścianka też jest troszeczkę grubsza, ale tu nie puściło. Tu nie puścił. On teraz, ktoś napisał już w komentarzach na grupie na Agrohandler Chełmża, że materiał gównolit, bo jakby tutaj pękał, to nie powinien pęknąć tu. Moi drodzy, jeżeli on tu się rozchodzi, materiał nie jest sprężysty, więc jeżeli on tu się rozchodzi, to gdzieś tu musi też ta siła rozejść się. Więc tutaj w tym przypadku jak najbardziej ta siła się rozeszła i pękło na kolejnej śrubie i tu już idzie rysa, zobaczcie. Tu idzie rysa, tu, aż gdzieś chyba dotąd rysa tu dochodzi. To słabo będzie widać w telefonie, w kamerze, ale jak najbardziej. I druga rysa poszła od środka tu, ale na zewnątrz już się nie wydostała. Ta rysa nie jest już widoczna. Przynajmniej na zewnątrz. Tu od środeczka, zobaczcie, jedna, druga, trzecia. I teraz wam powiem tak z doświadczenia życiowego. Nie szedłbym w tym kierunku, że ten materiał to może być gównolit. Ten cylinder, ja dobrze patrzyłem sobie, to jest 93 komplet w tym roku sprzedany. 93. Może pechowy, może nie. Zaraz, że to dzisiaj dopiero przyjechało, w poniedziałek już wyjeżdżę dalej na reklamację do producenta. Niech producent się w tym kierunku wypowie. Na razie wysłaliśmy mu zdjęcia wstępnie, żeby zobaczył. Bo powiem wam tak, no, producent jako producent ma z tym styczność, więc czasami i po zdjęciach może się wypowiedzieć, ale chcielibyśmy, żeby oni to ewentualnie rozcięli, całkiem rozłupali, tak żeby można było strukturę zobaczyć tego żeliwa w środku, jak jest to zrobione, bo ja tutaj sobie patrzyłem, moi drodzy, tu patrzyłem, tu, ja nie widzę nigdzie dziury. Ja nie widzę nigdzie dziury, żeby to była wada odlewu, bo takiej informacji tutaj, jeżeli chodzi o to, nie mam. Materiał jest pełen, nie ma nigdzie dziur. Zobaczymy, bo ja też nie chcę od razu mówić, że o, tak będzie albo inaczej. Ale zastanawia mnie, czemu poszło to na śrubach. Wiadomo, że w tym miejscu jest największe ciśnienie. Największe. Najszybciej, zawsze, jeżeli tłok jest u góry, no to tu jest największe ciśnienie. Więc to ciśnienie tutaj poszło. I kwestia jest teraz taka, że klient zdążył to zamontować i rzekomo po zamontowaniu od razu to pękło. Tylko tutaj rozmawiałem z klientem. Mamy pewne rozbieżności już nawet w tym, co było zgłaszane, że przyjechało to wieczorem o 20 i o 20 to było zamontowane i o 20 to się stało. Co po liście przewozowym mogłem sprawdzić, że przesyłka była odebrana dzień wcześniej, w południe, o 12, 11:40, a nie 20. Pani mówiła, że przywiózł to kurier Impost, a my wysyłamy DPD. Więc tutaj mamy pewne niezgodności już z tym.
Nie wiem, czy na przykład nie zostało to kupione gdzie indziej, przysłane to do nas. Nie mam znaczenia, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia i ja tego nie określę, ale producent określi to na pewno. Tutaj już widzę jedną rysę, nowy cylinder, a już jest nowa rysa, czyli coś już tutaj wpadło. Zobaczcie, tu już jest kolejna rysa. Nie wiem od czego, no ale to już jest jak propowiadają, jak to dba, tak ma. Ja w tym kierunku się wypowiadał nie będę. Więc tak to wygląda. Co jeszcze? To ja powiedziałem, z doświadczenia życiowego mogę powiedzieć, że najbardziej racjonalną przyczyną tego rozsadzenia cylindra było to, że zobaczcie jaki syf. Było zbyt duże ciśnienie. Najprawdopodobniej zawór się nie otworzył. Nie wiem, co dźwigali. Co było robione z tym. Nie powiem wam. Bo nie wiem. Prawdy najprawdopodobniej od klienta też się nie dowiemy. Więc kolejna moja wizja, która jeszcze tutaj zostaje, to czy te śruby nie były za długie? Z drobnym gwintem to są mocne śruby. Czy już przy dokręcaniu jakimś pneumatem, cholera wie czym, nie zostały te ścianki uszkodzone? Ale powiem wam szczerze, że sprzedajemy też importowane cylindry. Sprzedajemy tego mnóstwo, tych importowanych cylindrów. I mimo tego, że to jest import, gdzieś tam daleko wschodni, do tej pory jeszcze żaden nie pękł, jeszcze żaden się nie rozerwał i takiego przypadku, moi drodzy, nie miałem, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. To jak widzicie, tu jest rysa, tu idzie. I przeważnie wszystko po śrubach. Wiadomo, że po śrubach ta ścianka tutaj jest najcieńsza, ale skoro importowane wytrzymują odlane z jakiegoś starego bloku silnika, a tu jest nowy i tak poszedł, więc powiem wam szczerze, że opiewam na to i mogę postawić, że najprawdopodobniej do uszkodzenia poszło po tej linii. Na początek, być może, że ta śruba była za długa i zaczęło go tutaj szczypać. Dostał ciśnienia, go rozerwało. A że tu się materiał rozszerzył i gdzieś musiało, ta siła tu się skumulowała, musiała gdzieś puścić, to pękło tu na śrubach. Takie jest moje zdanie. Nie szedłbym, tak jak powiedziałem wcześniej, w kierunku tego, że to może być gównolit, ciastolina, plastelina albo coś tam z tyłu. Jeżeli coś macie mądrego do powiedzenia, to czekam na wasze komentarze, bo być może, że od was czegoś mądrego się dowiem. Tylko nie piszcie, że materiał gównolit, bo ja dźwigam po tonie i nic się nie dzieje, bo nie ma to sensu. Tego cylindra już nie przebadamy, nie sprawdzimy. Ten obok, cylinder, nie ma sensu testować. Bo być może, że te dwa odlewy były robione w różny dzień i być może ten faktycznie ten odlew jest inny. Więc tutaj, moi drodzy, jednak bym pozostawił taką opinię producentowi, może rzeczoznawcy, materiałoznawstwa i może ktoś podobny przypadek miał. Może coś gdzieś producent napisał. Jeżeli coś takiego coś gdzieś było, proszę, napiszcie w komentarzach. Trzymajcie się, do następnego. Hej, cześć.